Siemano, z tej strony Jacelinio i zapraszam was do kolejnego odcinka z kariery Travisa Bickla. Witam was bardzo serdecznie i przechodzimy do terminarzu, Nieważne, nie wiem jak to się odmienia, nigdy, zawsze zapominam. No ja gram dzisiaj mecz na Juventus, nie Manchester jak planowałem, a Juventus, ponieważ no przyznam szczerze, podkusił mnie użytkownik Alessandro Del Piero, który sam nagrywa swoją karierę Michaela Winda, bodajże, nigdy nie jestem pewny, i po prostu go lubię i pomyślałem, że nagram mecz z jego ulubioną drużyną, czyli Juventusem. Jak wejdzie swoim klubem Villarealem do Primera Division, założę się, że nagram mecz z Realem, bo ja nagrałem z Juventusem. Dobra, to tak, dobra, polecam jego karierę oczywiście. No i cóż, po Legii, Sunderland, no co z tego, że 3 mecze? Zrobię ten wyjątek, okej. Sunderland 2-0, dwie bramki Brito, rezerwy, Bowie, Didak. No Bene w zasadzie to też jest rezerwa, ale pamiętajcie, że Redmond był kontuzjowany długo. Dominik Daniels zagra na OPS-u, zagrałem taktyką 4-1, pomocnik środkowy 3, potem było pomocników ofensywnych, dwóch skrzydłowych, znaczy się i OPS. I no w ataku zagrał tylko Brito, no i Fierro z Brito. 4-3, męczarnie z Wigan, dałem rezerwom pograć, nawet ich nie zdjąłem, ponieważ grali dobrze, a chciałem, żeby rezerwy pograły pełne 90 minut. Zresztą z Aston Villą było tak samo. No właśnie, tutaj Marilla zagrał, Alustiza, Wawrzyńczyk dwie brameczki, Barges, Didak, Moreira. Moreira ma trudno, to przyznam. Zobaczmy. Umiejętności, czy się rozwijają tak z ciekawości, bo nie sprawdzałem już dawno. No, rosną. To dobrze. Już ma 10 skoczności. No, póki co tylko jeden mecz zagrał. Ale ma dopiero 19 lat, więc zobaczmy, jak się wzrosła. No, siła z 4. Od października. No to prawie rok. No i tutaj skoczność akurat nie, ale przyspieszenie właśnie. Ogólnie jest dobrze, niewątpliwie. Kupiony był za ile? Oli McCulloch. No za 3.8 to tyle co nic. I to dopiero jego drugi sezon. Dobra, i Aston Villa 2-0, znowu dałem rezerwy. Chociaż nie atak, nie, Matthias Johansson wrócił po kontuzji. Matocho grał, kolejne dobre spotkanie. Boy rezerwowy. W zasadzie Matocho to też nie jest pierwszy skład. Też go pokażę. No dobry piłkarz, już 26 lat. Ale bardzo go lubię. Nie jęczy, że nie gra. Super gość. Naprawdę wam go polecam. Tutaj Hosson znowu słabo. No kurczę, co się z nim dzieje? Naprawdę nie wiem. Bez nadziei. I Gary Mackay-Stevens, czyli dwie bramki, co jest sensacją. Też nie wystawiłem zmienników, bo chciałem, żeby tamci też grali pełne 90 minut. I jak zobaczycie, z kondycją nie mam problemów. No cóż. Juventus, ciężki rywal. Co by tu jeszcze powiedzieć? No formy mają, no nie powiem, że dobrą, bo przegrali z Interem, z Lazio, z Sampdorią 2-2, a my wręcz przeciwnie, dobrze. Ale dobra, Gary Mackay-Steven, nie zawiedź mnie. Bennett bardzo dobrze gra w tym sezonie. Póki co ma dużo asyst. Naprawdę mnie zadziwia. Tych panów będę musiał jakoś dozgłaszać. Dobra. Vere, Musil. No najmocniejszy skład wystawiam. Dobra, zagramy takim ustawieniem. Gramy u siebie na Carrow Road. No i zobaczymy, jak to na Juventus wyjdzie. Laguje. Oceny dobre. Koset, no. Niezbyt. Ale no cóż, znaczy niezbyt. 7-18 to jest dobra nota. Swoje robi.
I że ja go za darmo pozyskałem. Kurczę, a jak go znalazłem? Po prostu w kadrze Kanady już był. Tak trzeba szukać tych Newgenów po kadrach narodowych. Tam są najlepsi. Dobra. Juventus. Zagra. Jak oni grają w rzeczywistości? Grają chyba jednym napastnikiem. Z tego co pamiętam w FIFA oni mieli tutaj pięciu. Ale dobra. Papadopoulos to jest ten gościu, co jest na obronie? Czy to jest inny? Uff, ale... O kurde. Patrzcie, wystawili go na środkowej pomocy. No, coś jest nie tak. Najlepszy obrońca w grze, zdecydowanie. Nie ma lepszego chyba. Oczywiście kupujcie go, ile póki wlezie. Póki się da. Dobra, Mandanda. Mandanda, tak. To jest były bramkarz Olimpiku Marsylii. Na prawej Vidal, Samba, Bonucci, Chiellini. Chiellini. W środku Asamoah, Marquisio i Papadopoulos. W środku Giovinco. Bardzo go lubię. Super gość. I w ataku Huntelaar i Lacina Traore. Czyli odgrywający taki co sępi. No tutaj defensywny pomocnik Asamoah. Papadopoulos nie wiem co on robi na środku pomocy. Ma podania 10. Nie jest to pomocnik środkowy. No cóż, no tutaj widzę Vucinic na ławce. Jali, który mógłby grać. Simone, Pepe. O, już stary pewnie. Dobra. Huntelaar damy ścisłe krycie. Traore, odbiór piłki agresywny, ponieważ to jest wysoki piłkarz. On będzie odgrywającym. I Giovinco, odbiór piłki agresywny. Słabsza noga, pressing zawsze. No i temu właściwie damy. Pressing też zawsze. Ale nie możemy go pokryć, ponieważ on robi takie... przetrzymuje piłkę siłowo. Próbuje potem podać do innego piłkarza. On nie jest od strzelania bramek. Aczkolwiek strzelać też potrafi. Motywujemy zawsze tak samo. No w tym meczu coś nie wyszło. Chociaż. Nie no, dobrze jest. Tylko obrona niezmotywowana. A bramkarz. Dobra, kontrolą. Tak, zagramy kontrolą. Nawet media powiedziały, że jesteśmy faworytami. Aczkolwiek to brzmi trochę dziwnie. I damy może zagrania ataki skrzydłami, ponieważ tam mamy i podania w pole karne. Ponieważ Juve nie gra skrzydłami, tam będzie luka. A w środku pola są defensywni, więc tam będzie... No i gdzie jest podanie do... Na wolne pole? Nie. Matko. Nie umiem tego znaleźć. O, jest. Ale nie ogar ze mnie. Widać już po bramkach najwięcej strzela Fiero. Najwięcej asyst Bennett. No i na tych dwóch panach właśnie widać Bennett. Pomimo słabych umiejętności w grze. No nie oszukujmy się, ma umiejętności słabe. Potrafi grać rewelacyjnie, co pokazuje u mnie na save'ie, nie wiem jak u innych. No już pierwsza akcja. Juventus brutalnie odbiera piłkę, ale bez faulu. Typowy włoski styl gry. Koten Ciao bodajże to się nazywało. Dobra, Vere. Ale Vere Papadopoulos, no odbiór 20. Lacina Traore. No ale nie wszyscy na jednego, nie, nie. Vidal. Papadopoulos, Traore. Ale pięknie. I jeszcze Juventus. O i teraz Bet, Fiero. I teraz na skrzydło. Nie do niego, ale dobra. Gary McKay-Steven. Podaje. Bennett. Gol! Komentarz zajebisty. Gol! No pięknie. Patrzcie, Gary McKay-Steven zaczyna grać naprawdę dobrze. A już myślałem, że Olustiza go wygryzie, ale zobaczcie co się dzieje. I podanie Fiero do Garego mnie zaskoczyło. Myślałem, że poda do Benneta. Patrzcie, Bonucci, Samba nic nie zrobił, a Bennett uderzył silnie po rogu. Fiero. Fiero przy piłce, kolejna strata, ale Vere przerywa akcję. I Musil Koset. O jest.
Co ty odpierdala, synek? Tak grać nie można. Miałeś podawać, aż musi żółta kartka. Tak jest. Olimpik wygrywa z Legią 1 do 0. No, Bennett też żółta kartka. No, sędzia, ciekawe jaki. Może Łeb znowu sędziuje. Chociaż wątpię, bo to jest. Chociaż nieważne. Bennett strzela, ale bramkarz broni. Vera już zmęczony. I Chiellini będzie centrował. Nie, podaje do Bonucci'ego. Bonucci wchodzi w pole karne. I na szczęście dla nas skończyło się niecelnym strzałem. Vera zmęczony. Kurczę, on dobrze grał. Naprawdę. W poprzednich meczach wysokie noty. Znowu daleki wyrzut piłki. Bilbao wspaniale broni. Dobry refleks. Rozwinął się chłopak. No, musimy grać podaniami na wolne pole, zauważyłem. Czyli ataki skrzydła. O, Bilbao! O, jak on to zrobił? Nie damy podania w pole karne, tylko damy podania na wolne pole, ponieważ tutaj wygrywamy. O, znowu, Werę przy piłce. Gdzie są podania w pole karne? O, jest, dobra. Gary Mackay Steven. Nie ma Beneta, nie ma komu podać, chociaż już w polu karnym są piłkarze. Teraz Werę i znowu Gary. Hajdara, ale spieprzył trochę akcję. Słabo, trochę. Źle się trochę zachował, aczkolwiek atakują głównie lewą stroną. Tam gdzie Hajdara, Johanssona nie mijają. Bennett strzela i niepewnie bramkarz. I jeszcze Bennett przy piłce będzie, nie będzie wrzucał. Tak myślałem. Legia remisuje 1 do 1 i Vica Wrdoljak strzela bramkę. To dobrze, niewątpliwie. Remisy zawsze przeciwników są korzystne, bo zawsze jeden punkt zdobywają. O, Werę przy piłce. Gary Mackay Steven wypuszczony. Podaj, Musil. Jeszcze Johansson. Musil. Werę. Hajdara. Środkiem pola zamiast skrzydłami. To mi się nie podoba. I teraz Giovinco, ale Bennett odbiera. Elliot Bennett. Podaje środkiem pola. Werę wypuszczony. Gol! 2 do 0. Brawo. Brawo, Valerio Werę, to chyba jego pierwsza bramka w barwach klubu. Na dodatek, pięknie Bennett go wypuścił. No patrzcie jak on gra, to jest. Patrzcie skąd podał, prawie z połowy boiska. Ale Samba beznadziejnie się zachował. Fiero zrobił miejsce i uderzył po rogu. Bardzo dobrze gra Bennett. Chociaż to Werę ma największą ocenę, wbrew pozorom. Nie, Bennett już. Porówno mają. Póki co Juventus, no, przyznam szczerze, nasza obrona gra dobrze. Aczkolwiek te długie wyrzuty to są naprawdę dobre wyrzuty, wbrew pozorom. Gramy dobrze. To nie jest szczyt waszych możliwości. Dobrze zadziałało. O, już trochę głos mi. Naprawdę nie spodziewałem się, że strzelimy dwie bramki Juventusowi. Dobrze, napastnicy niewidoczni. Wbrew pozorom, Fiero jest taki trochę dziwny. Przyznam szczerze. Dlaczego? Dużo strzela, jest aktywny, ale w niektórych meczach, właśnie na przykład jak dzisiaj, jest niewidoczny. Po prostu znika. Zresztą tak samo było w FM 2.12, tylko że z tego co pamiętam, w Monako tam miał więcej strzelał, jeszcze więcej niż tutaj. Aczkolwiek już tutaj jest bardzo dobrze z nim. O Jezu. Gary Mackay Steven teraz nie dobiegł, albo to Hajdara mu źle podał. Ale Didaka nie wpuszczę, ni chuja. Werę fauluje, ale to był faul co najwyżej na żółtą kartkę. I kolejny kartonik. Może dobrze, że w fazie grupowej. O, teraz Giovinco dośrodkowuje i Huntelaar. Spalony. Tak myślałem. To nie wyglądało na dobry strzał. Znaczy na dobrą pozycję. Było widać, że jest ewidentnie kryty. Nie spodziewałbym się tego po piłkarzach Norwich. Caser, Marchisio, Giovinco strzela. Ale niegroźny strzał tego zawodnika. Myślę, jakie zmiany by trzeba było porobić. Gary Mackay Steven. No, tutaj są zmęczeni i są kartki. Johansson też dostaje żółtą kartkę. No, widać, kartkują nasz zespół. Giovinco. Ale Fernandez wygrywa pojedynek główkowy, ale tu nikogo nie ma. No i mi się to bardzo nie podoba. I ogólnie coś. Żółte kartki mnie denerwują. O, Traore strzela, rakieta, ziemia, powietrze. Zrobimy pierwszą zmianę, ponieważ skrzydła grają w miarę dobrze, szczególnie Bennett. Valerio Vera też.
Ale myślę, że zejdzie. Nie, Musi. Nie no. Johansson gra dobrze. Chociaż myślę, że Matocho mógłby wejść w miejsce Danny Beta, który jest zmęczony. Znaczy zmęczony, 86, a Fernandez gra dobrze. Ale Matocho ma skoczność 20, to się przyda. Myślę, że Bennett nie gra jeszcze, ale Insa mogę wpuścić. Chociaż nie. Spokojnie, to trzeba taktycznie. Koset zejdzie, ponieważ mało widoczny, jeden strzał. Super rozmowa motywacyjna. No i dobra, jedziemy. Te dwie zmiany będą, myślę, ok. Dobra, 2-1 dla Norwich. Żebyśmy utrzymali 3 punkty. Gramy u siebie na stadionie, bodajże Juventus miał. Chwila. Del Ap. To był. Nie, czekajcie. Del Api? Apia. Coś. Jezu, już nie pamiętam. Pewnie już jest inna nazwa, ale pamiętam coś z FIFA 2-3. Wawrzyńczok, Bennett. Ej. Wyszedł z tego. Wyszedł z linii. Już powinien być rożny. O, nie, dobrze. Johansson nie nadąża. Nie nadążył. Więc myślę, że to będzie ta kolejna zmiana. Johansson po kontuzji, pamiętajmy o tym. Myślę, że Vitor Gonsalves. Chociaż. Tak, to będzie dobra zmiana. Ma jeszcze żółtą kartkę, więc nie ryzykuję już, tak? I będziemy grać. Werę. Jak dostanie ktoś czerwono, to najwyżej tragedii nie będzie. O, teraz Gary Mackay-Steven rusza. Ale on nie jest za dobrym driblerem. Jeszcze Papadopoulos, najlepszy obrońca w grze. Ale Wawrzyńczok teraz nie doskoczył do tej piłki. Z tego tak to wyglądało. Obronę trzeba wzmocnić. Danny Bed, no, nie zabłysnął niczym. Zresztą tak samo jak Haidara, Fernandez. W pierwszej połowie mieliśmy dużo szczęścia, znaczy dużo, mieliśmy trochę szczęścia. Ale on ma żółtą kartkę, nie chce, żeby osłabić zespół. Środek pola gra rewelacyjnie, dlatego ich zostawię. No i Giovinco teraz rzuca. 2-2, o kurwa. No i chujnia, co nie? No było 2-0. Nie wiem, co się stało. Fiero rusza. Musil. Musil podaje do Gonsalvesa. Rzucaj. I czemu to nie ma końca akcji? O, Haidara zawalił przy tej bramce. Teraz Bennett rzuca. Bennett. Matocho. Zamieszanie. Ale jeszcze piłka nasza. Bennett wrzuca. Werę strzela. No i nie ma bramki. Nie podoba mi się to, że po 2-0 jest 2-2. Rozumiem, jakbyśmy to przegrywali 2-0. Ale daliśmy Juventusowi. Właściwie oddaliśmy piłkę. Gonsalves. Bennett. Elliot Bennett. Najlepszy zawodnik na boisku. Musil. Gonsalves. Prawą stroną. Dobra zmiana. Bennett. Chociaż Haidara zjebał trochę. Podaje do Fiero. Fiero. Strzela, ale obroniony kapitalnie strzał przez Mandandę. No i teraz będzie atak, niewątpliwie. Daje przewagę liczebną, bo dla mnie się liczą 3 punkty. No i teraz będzie obrona Częstochowy. Bilbao łapie i podaje pewnie do Haidary. No. Myślałem, że poda na prawo. Wer. Haidara, niepewny trochę dzisiaj, ale dobra. Gary Mackay-Steven. Wrzucaj. I nie ma bramki. Kurczę. Musil jeszcze nie dobie. Teraz kontra, ale na szczęście dla nas nie ma bramki. Dla przeciwnika. No, Fiero 6-6, Haidara 6-6. No. Może trzeba było zmienić obu napastników. I Haidarę zamiast Johanssona. Ale tego się już nie dowiem. Daliśmy przewagę liczebną. Mi zależy na 3 punktach. Haidara wrzuca. Gonsalves, Werę. Werę strzela. Podkręcony strzał, który nie podkręcił się do bramki. Mandanda. Papadopoulos wygra ten pojedynek główkowy. Fernandez. No dobrze gra. Ale traciliśmy bramkę chujowo trochę. No, Traore nas załatwił. Gary Mackay-Steven. No i gdzie jest ta piłka? Czemu nie ma tej asysty?
No i wucinić. Bilbao, brawo. Naprawdę rewelacja. Ale napieprzamy. Hajdara przyspiesza. Gary McKay-Steven. No ruszają dwójkową akcją. Laguje. Gary McKay-Steven, Fiero. No i teraz wucinić. I teraz będzie kontra. Matoho. Ale Traore wygrywa. No kurwa, jak on dobrze gra. Siłowi piłkarze to jest to. Hajdara. Hajdara rusza. Olej napędowy normalnie. Papadopoulos, kolejny przechwyt. Kurczę, on jest dobry. Tylko gra na złej pozycji, pamiętajmy o tym. Teraz Fernandez i kontra. Mamy minutę na strzelenie bramki. Bennett. Co z tego, że to Juventus? Wygrywaliśmy już na Manchestery, na Chelsea i na to wszystko. Gonsalves. Wrzuca? Nie ma. Giovinco. Zaraz będzie koniec meczu. 30 sekund do końca. Vidal, mam nadzieję, że jeszcze my zdążymy zrobić jakąś akcję. Matoho, rewelacja, Vere. Rozkręcaj tę akcję. Bennett. Bennett. Ach, kurczę, to mogła być piłka meczowa. O, i teraz wucinić. Niedobrze, niedobrze. Koniec meczu. No cóż, jestem trochę zawiedziony. To powinien być po pierwszej połowie wygrany mecz, ale niestety tak się nie skończyło. Gonsalves 6,3, nie wiem dlaczego. Jestem niezadowolony. Niech wiedzą, że jestem zły. Ale jak się skończy drugi mecz? Chyba też remisem. Tylko co zauważyłem. Tak. To dobrze. O kurwa, Barcelona 7-0. Ale to dobrze, bo dwa mecze skończyły się remisem. Lyon stracił punkty. Więc będziemy walczyć z Juventusem o pierwsze miejsce chyba. Tak to wygląda póki co. Legia dobrze. Byliśmy, no, troszkę lepsi. Mniej piłki. No, tak jak mówię, oddaliśmy piłkę. Oddaliśmy piłkę w drugiej połowie. No i Juventus walczył do ostatniego gwizdka. Giovinco, no nie dziwię się, że najlepszy zawodnik. W końcu to jest zajebisty piłkarz. Aj, żałuję trochę. Kurwa. Z 2-0 na 2-2 nic przyjemnego, uwierzcie mi. Aczkolwiek myślę, że z fazy grupowej wyjdziemy. Nie wierzę, że przegramy z Olimpikiem Lyon. Mamy 4 punkty. Mamy więcej straconych bramek. O, zobaczmy. Lewandowski hat-trick. Klasyczny. W 34 minuty strzelił. Ładnie. Tutaj 7-0. Kurwa. Loriente. Hej, znowu karnego dostali. No, Legia tutaj widzę. Wtyki mają. CSKA przegrało. O, sensacja. A, bo grali w 10. Benfica przegrała. No, karny. Ryan Babel, dwie bramki. Tutaj William. William powinno być chyba. Zobacz, Valencia. Fajny mecz. No, jest wystawiona lista transferowa, ale go nie kupię, bo ma 28 lat już. A poza tym, to jest OPS, ja bym go co najwyżej na skrzydle. W miejsce Insa, ale to trudno. No i za remis te 400 tysięcy, a mogłoby być więcej. No i właśnie Giovinco. No Veres, o właśnie, patrzcie jaki dobry. Już 29 lat. No nieźle. No cóż. Kiedy była czerwona kartka? Jerry Chiellini. Ja tego nie zauważyłem nawet. LOL, ale fail. Matko boska, myśmy jeszcze grali. Patrzcie, graliśmy jeszcze w przewadze jednego zawodnika i straciliśmy dwie bramki. Matko boska, ale siara. No cóż, no. Widocznie, nie było nam pisane wygranie meczu. No jestem kurwa jeszcze bardziej niezadowolony. No dobra. No normalnie.
Następnym razem na Juventus może zagra Didak. No niestety napastnicy nic nie grali. No i tak 62 bramki. Tutaj średnie oceny Fernandez, Bet i Vere. Ale Vere dobrą ocenę miał w tym meczu. No i zobaczcie, 6 meczy, bramka, 2 asysty, 7,79 za darmo, pamiętajmy. Asysty Coset, tutaj Brito, 6 bramek w 2 spotkaniach. Geniusz, fucking genius. Dobra. Czy tutaj są jakieś mecze? Nie, następne dopiero w październiku. O, to już nie aż tak dawno. Dania, Ukraina. No na Meksyk sparring. Dzień po moich urodzinach w rzeczywistości. Mam 8. Kurde, mogły być jeszcze w przewadze zawodnika. Mi to spokoju nie da. No trudno. W rewanżu mam nadzieję, że wygramy. Rewanżu nie nagram, bo już był mecz Ligi Mistrzów. Właściwie to już dwa, teraz coś innego by powinno być. Oraz statystyki. Całkowity. Hajdara 8 spotkań. Bennett 7, ale dobrze gra. No jeszcze mało grają tutaj. Redmond, Barges tutaj, fakt. Alustiza, Pogba, Housen mało. Jak na niego. Ale nie oszukujmy się, Musil i ten mają bardzo dobre oceny. Bramki tutaj, Brito 7, Fiero 6, Gary McKay, Steven Wawrzyńczok. No, tutaj strzelają, no nie mówmy, że nie. Asysty tutaj, Bennett 6. Jeszcze raz zobaczcie, jaki ma staty. Nie jest za dobry, naprawdę. No, co tu jest takiego ciekawego? No jest szybki i ma dobre przyspieszenie do środkowania. Ale naprawdę, nie jest rewelacją. Po wykresie też widać, że nie jest super. Ale gra. I to jak? Szacunek. Zawodnik meczu. Tutaj Brito. Asysty. Właśnie Bennett. Tutaj to nie jest ciekawe. Tu strzały celne. Cañizares. 100% jeszcze bramkę strzelił. No na przykład porównajcie sobie Carrizalesa. No ma o wiele lepszy ten wykres. Umiejętności też. No to aż się boję, jak on będzie grał. Jakbyście widzieli, jaką bramkę strzelił Rakieta. Tutaj Brito. O najlepsze oceny. Barges jak zwykle. Patrzcie, bramka i asysta. Danny Bed. Fernandez. O, jak zwykle obrona. Vere, Fiero. Bowie. Bowie, ja sobie przypomnijmy. Dalej mu skille rosną. Zajebisty gość. Wawrzyńczok. Jemu natomiast spadały ostatnio. Niestety. Dobry zmiennik, znalazłem go. Za takie drobne go kupiłem. No tu Alustiza najgorsze oceny. Ale myślę, że jak z tą grą, co w dzisiejszym meczu będzie, tak będzie. Inaczej. Z taką grą jak dzisiaj, to ligi nie wygramy. Musimy grać tak jak w pierwszej połowie. Nie, no co ja robię? Dobra. No i co? To dobrze. Przyznam szczerze, żałuję, że nie kupiłem Zumy. Ale widzę, że Danny Bed nie zawodzi. Aczkolwiek jest starszy. Matocho też dobry. No i jeszcze mamy właśnie Boweya i Bargesa. Gdzie on tu jest? Nie mówcie, że on jest w rezerwach. Ej, co to jest? What the fuck? Zbugowało mi. Spoko. To jest Barges. No patrzcie, odbiór 17. A jak zobaczcie, patrzcie, tutaj siła, skoczność. Ale zobaczcie teraz, jak tutaj ten wykres leci w górę. Nie wiem, czy to pokazywałem. Właśnie, patrzcie. Ustawianie się. Z 9 przez 3 lata wzrosło już do 15. No naprawdę rewelacja. To jest skoczność z 16. Odbiór z 15, krycie z 12, gra głową też. Wszystko wzrosło, no super gość. Nawet raport mu zwiększyło. O, już jest dobrze. Nie widzę, o tu jest, dobra. Super jest. No, Didak. Nie jest dobry. Transfer. Może zobaczmy, jak sobie radzą zawodnicy York. A właśnie, podsumowanie sezonu mogłem pokazać.
Tutaj York, nie, już nie zobaczyłem. Najlepszym transfer sezonu są Brito, drugi Matocho, najgorszym Ben Marshall, Andrej Celustka. Nie, ja to pokazywałem już. Sorry. Ale nigdy nie zaszkodzi. Niestety York spadł w tamtym roku. No i teraz zajmują 10. miejsce. Ale do baraży niewiele brakuje. Brad Pittman, mój transfer. Patrzcie, 2 miliony warty. To był dobry gość. Zobaczmy, jak grał. No, w Championship strzelał na zawołanie. Ogólnie strzelał jak na zawołanie. Zobaczmy zresztą ten klub. Co? Nowy stadion. Patrzcie, jaki wielki. Wally Parade. Parade. W Bradford. 25 tysięcy miejsc. Jasny gwint. Zawodowy, w porządku. Krajowa reputacja. Rafael kapitanem dalej. Kto tutaj jest? O, młody jakiś. Ali Bell. Dobry Nugent. Nawet, jak na ten klub. Tutaj kto gra? Chris Robertson. Dziad. James Tavernier. Wychowanek Newcastle. Bo go poznaję po nazwisku. Brian Easton. Zobaczmy może tych, co tutaj grają. 3 miliony warty. No dobry jest. To fakt. He, Mikel Fornasier. Znowu. On dużo się nie rozwinął. Jest zawieszony. 11 spotkań. Patrzcie, był w York. 2013-2014, czyli dawno stosunkowo. Patrzcie, ile minęło. 2 lata. No i teraz znowu jest w York. Fajnie. On ten klub będzie lubiał. Rafael jest na ławce, co mnie zadziwia. O, w pucharowych. Kurde. Dobry obrońca, ale mało warty już. Zobaczmy, jak sobie radził. No, w Championship ewidentnie sobie nie dał rady. Odkąd prowadzi inny trener, to z nim jest coraz gorzej. Niestety. Richie Towell tutaj. Musinho. Nie znam. Lee Shoulder. Zobaczmy tego Nugena. No, nic się nie rozwinął. Chyba. Toby Mann. Nugent. No już on jest nawet lepszy od tamtego. Zobaczymy informacje. Kto tutaj jest? Kasper Hansen. Dobry nawet. Serio. Adriana Mokko. Jameson Walker. Ha, został scoutem. Takie drewno. Patrzcie, nie mam je tutaj. Ja byłem w ulubieńcach. Wyjebali mnie. Frajerzy. Jak to mówią, chuj w oko. Patrzcie, Matty Blair w Billingham. Taki dobry był. Patrzcie, jakie zasrańcy. Najpierw mnie lubią, już teraz już nie. No, w Bradford. Pojemne stadionu. Czy to jest nasz stadion? A nie, my gramy po prostu na stadionie Bradford. Ale naszym byłym, naszym dal, znaczy naszym, ich byłym, ich dalszym stadionem jest York Community Stadium o pojemności prawie 9000 miejsc, bo teraz jest rozbudowa. No to fajnie. Transfery, historia. Sprzedali Matt Fraya do Derby Country. No nieźle, za darmo go pozyskałem. Sean Vrick Phillips. Dobry nawet, chociaż poziom dyscypliny, nie. To podziękuję. Taka gwiazda w tym klubie była. No tak to nikt ciekawy nie... Gary Dicker też grał dobrze. Pamiętam. Kto tutaj przyszedł? Sami z wolnego transferu. Michael Weir. Musinho, tak na szybko. No nic ciekawego. Aczkolwiek wolny transfer zarabią. No, coś ten menedżer. Nie ufam mu. Ej, ten jest dobry. Ale stary. Stary, ale dobry. Jak to mówią, to się jest jak wino, co nie? Tym starszym, tym lepszy. Dobra. Przypomnieliśmy sobie mój pierwszy klub. W tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Piszcie, oglądajcie.
kolejne odcinki i czytajcie bloga. I oczywiście polubcie fanpage tego bloga na Facebooku, żeby obserwować, co się dzieje w piłce nożnej, dowiadywać się kolejnych informacji i czytać ciekawe felietony. W tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.